Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku gorący temat, temat, który w mijającym tygodniu rozgrzewał opinię publiczną, a zwłaszcza oczywiście tych, którzy interesują się sprawami międzynarodowymi i sprawami bezpieczeństwa, mianowicie pytanie, czy Ukraina. Pracuje nad bronią jądrową. Takie informacje, takie rewelacje ogłosił niemiecki dziennik Bild. W właśnie portal Bild poinformował, że Ukraina miałaby te, taką teoretyczną możliwość skonstruowania własnej broni jądrowej w kilka tygodni, że te plany mogłyby zostać wdrożone, gdyby Ukraina nie miała możliwości przystąpienia do NATO. I tutaj też w mijającym tygodniu pojawił się ciekawy tekst na portalu Politico, który przekazał słowa Wołodymyra Załęńskiego, ukraińskiego polityka, któremu kadencja, którego kadencja prezydencka wygasła 20 maja bieżącego roku i według portalu Politico Załęński mia, miał stwierdzić, że przetrwanie Ukrainy zależy tylko od przystąpienia do NATO lub przekazania władzom w Kijowie broni jądrowej. No i to oczywiście spowodowało całą lawinę różnego rodzaju spekulacji. Ja się zastanowię tutaj dla państwa, przeanalizuję dla państwa te różne warianty i tego jak Polska powinna się zachować w sytuacji kiedyby na przykład Ukraina rozpoczęła pracę nad własną bronią jądrową. Pytanie oczywiście czy w interesie państwa polskiego jest to aby Ukrainie przekazać jakąkolwiek broń jądrową z arsenału NATO czy dopuścić do właśnie wyprodukowania własnej broni jądrowej. No Myślę, że to są bardzo istotne ważkie tematy. One będą coraz bardziej istotne, coraz bardziej wpływające także na debatę i na to wszystko, co się dzieje wokół naszego bezpieczeństwa. Ważny temat, który pojawił się również w mijającym tygodniu, to spekulacje, czy Korea Północna włączyła się do wojny na Ukrainie, czy wysłała swoje wojska również przeanalizuje dla państwa te różne warianty, te różne scenariusze i co tak naprawdę mogłoby to oznaczać dla bezpieczeństwa już w skali globalnej. I temat ostatni bardzo też istotny związany z naszym bezpieczeństwem, a mianowicie informacja, że Polska całkowicie i ostatecznie wypadła z gry dyplomatycznej, która Zadecyduje o tym, jak zakończy się wojna na Ukrainie. Te rewelacje przyniósł portal Onet. No i tutaj warto oczywiście zastanowić się, przeanalizować, jak wygląda to w kontekście planu pokojowego czy planu zwycięstwa, który ogłosił Załęski w mijającym tygodniu. I te wszystkie informacje dotyczące tajnych aneksów, pytanie, co to oznacza dla Polski i jakie państwa wezmą udział. Właśnie w zakończeniu wojny na Ukrainie i w wytyczeniu nowej architektury bezpieczeństwa w naszej części Europy. Niewątpliwie są to niepokojące informacje, warto się temu bliżej przyjrzeć. A tymczasem zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania go, do komentowania, do lajkowania, udostępniania linków w mediach społecznościowych i zapraszam do wysłuchania pierwszego tematu. 17 października 2024 roku niemiecki dziennik Bild poinformował, że wysoki rangą ukraiński urzędnik, który specjalizuje się w szeroko pojętym pozyskiwaniu broni, miał podczas zamkniętego spotkania kilka miesięcy temu stwierdzić, że Ukraina jest w stanie zbudować bombę jądrową w ciągu kilku tygodni. No, patrząc na całe zaplecze technologiczne Ukrainy, patrząc na wykwalifikowanych inżynierów, kadrę naukową, fizyków jądrowych, inżynierów specjalizujących się w energetyce jądrowej, patrząc na arsenał wojskowy, na zdolności rakietowe, zdolności także przenoszenia więc tutaj oczywiście coś jest na rzeczy, tym bardziej, że tym bardziej, że Ukraina była Miejscem dyslokowania broni jądrowej w okresie istnienia Związku Radzieckiego i tak naprawdę zrzekła się tej broni jądrowej dopiero w końcu 1994 roku wraz z, prawda, Podpisanie memorandum Budapesztańskiego i z przystąpieniem do traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Właśnie w 1994 roku Ukraina przystąpiła do tego traktatu, podpisała go osobiście, co zresztą strona ukraińska obecnie podnosi. No i oczywiście też tutaj warto powiedzieć, że ukraiński MSZ natychmiast zareagował, rzecznik ukraińskiego resortu dyplomacji wydał oficjalny komunikat prasowy, właśnie mówiący o tym, że Ukraina zrezygnowała z trzeciego pod względem mocy militarnej potencjału nuklearnego na świecie, zrezygnowała dobrowolnie, przystępując do traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i podpisując memorandum budapesztańskie w końcu 1994 roku. Przypomnę tylko, że wtedy tymi gwarantami bezpieczeństwa, właściwie nie gwarantami bezpieczeństwa, co po prostu nienaruszalności granic, Stały się Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Federacja Rosyjska w 1994 roku. No, oczywiście wiemy, że traktaty, memoranda, a właśnie memoranda, traktaty, no bo w takiej kolejności mają bardzo ograniczoną moc. To wiemy z historii różnego rodzaju umowy, umowy o nieagresji, różnego rodzaju sojusze, pakty, traktaty. No, to oczywiście w prawie międzynarodowym ma swoją wagę, natomiast w realnej polityce, w geopolityce ma to bardzo ograniczone. Formy ograniczone możliwości stosowania. Niemniej jednak, patrząc na potencjał, tak jak mówię, potencjał kadrowy, potencjał inżynierski, potencjał związany z doświadczeniami, z dokumentacją, z zapleczem wojskowym, z zapleczem infrastrukturalnym, rzeczywiście teoretycznie Ukraina ma możliwość skonstruowania własnej broni jądrowej, no ale z drugiej strony trudno sobie wyobrazić sytuację, w której Państwo ukraińskie, na terytorium którego, zgodnie z doniesieniami dziennika New York Times 25 lutego bieżącego roku, od 2014 roku stworzono 12 tajnych baz CIA i MI6, czyli wywiadów amerykańskiego i brytyjskiego. Trudno sobie wyobrazić, aby takie państwo mogło wejść w posiadanie broni jądrowej bez Przyzwolenia mocarstw anglosaskich, bez przyzwolenia kolektywnego Zachodu, czyli bez przyzwolenia Waszyngtonu i Londynu. To się wydaje absolutnie niemożliwe. Pytanie jest, czy rzeczywiście te państwa byłyby skłonne do tego, aby albo przekazać Ukrainie taką broń, albo po prostu wyrazić zgodę na wyprodukowanie dostarczyć niezbędne brakujące elementy związane z produkcją takiej broni to jest ważne pytanie ważkie w dzisiejszych czasach zwłaszcza w kontekście tego o czym napisał portal Politico też w mijającym tygodniu a mianowicie tak jak już wspomniałem na, tak jak już wspomniałem dzisiaj na początku Przekazując słowa Wołodymyra Zełenskiego, który powiedział, że przetrwanie Ukrainy zależy albo od przystąpienia do NATO, albo od przekazania władzom w Kijowie broni jądrowej. No tutaj Zełęcki został, wy, że tak powiem, wywołany do tablicy, musiał się tłumaczyć z tych, z tych słów. Oczywiście odnosił się do memorandum budapesztańskiego, twierdził, jaka Ukraina jest poszkodowana, że została oszukana, praktycznie. No to tak wynika oczywiście z tych słów Zełenskiego. I tak dalej, i tak dalej, mówiąc o tym, że wskazując, że gdyby Ukraina miała broń jądrową, to wówczas nie doszłoby do wojny na Ukrainie, co jest oczywiście. Bardzo, że tak powiem, wątpliwe. To jest oczywiście pewien chwyt retoryczny, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że ta wojna na Ukrainie ma swój bardzo ważny kontekst globalny, ma swój bardzo ważny kontekst rywalizacji mocarstw, zmiany hegemonicznej, która się toczy na naszych oczach. I ta wojna nie rozpoczęła się w roku 2022, o czym trąbią media głównego nurtu w Polsce, tylko wojna trwa od roku 2014. Od 2014 roku również, zdaniem amerykańskich mediów, trwa dyslokowanie na terytorium Polski. Państwa ukraińskiego, tajnych baz wywiadowczych brytyjskich i amerykańskich, skierowanych przeciwko Rosji. Ten kontekst jest niezwykle istotny, aby zrozumieć samą genezę. Oczywiście w żaden sposób nie, nie, nie wspierając, nie popierając agresji w stosunkach międzynarodowych. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że NATO nie jest w stanie wojny. Dzisiaj NATO nie ma żadnych praw do tego, aby przekazywać broni jądrową Ukrainie. Zabraniają tego, Traktaty międzynarodowe, między innymi traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej czy broni masowego rażenia. I tutaj w ogóle nie ma takiej opcji, aby Ukrainie jaką, jakikolwiek arsenał jądrowy przekazywać. Nie ma także takiej opcji, aby Ukraina rozpoczęła pracę nad własną bronią jądrową. Byłoby to absolutnie nielegalne. Natomiast, o czym mówię, mówię oczywiście nie ma opcji z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Natomiast no, warto się oczywiście zastanowić, dla kogo byłoby to korzystne. Niewątpliwie gdyby Ukraina weszła ponownie w posiadanie broni jądrowej, tylko że już na przykład nie byłaby to broń właśnie poradziecka, ale broń wyprodukowana za przyzwolenia, a być może wsparciem mocarstw anglosaskich, no to w naturalny sposób rozpocząłby się wyścig zbrojeń jądrowych w naszej części Europy. Niewątpliwie Bronią jądrową bardziej by się nasyciła Republika Białoruś. Niewątpliwie w bardzo krótkim czasie Niemcy by chciałyby wyprodukować własną broń jądrową. Niemcy mają takie możliwości technologiczne. To, to jakby nie ulega najmniejszych wątpliwości, że Bundeswehr miałaby takie możliwości nie tylko produk dysponowania taką bronią, ale także środkami jej przenoszenia. Z punktu widzenia państwa polskiego byłoby to skrajnie niekorzystne. To musimy sobie zdawać sprawę, użycie broni jądrowej w naszej części Europy na naprawdę niewielkim obszarze, bo to jest niewielki obszar patrząc na Europę Środkowo-Wschodnią, dotknęłoby gdziekolwiek by ta broń nie była użyta, no po prostu dotknęłoby także nas wszystkich jako mieszkańców tej części Europy. To są absolutne mrzonki. No, mówienie o, o tym, że broń jądrowa będzie jakimkolwiek odstraszaczem, no, to, to, jest, to, to jest kompletny absurd. No, musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj Federacja Rosyjska dysponuje tak wielki, wielkim środkiem od, odstraszania, który jest w stanie porazić dowolne miejsce na globie, podobnie jak Stany Zjednoczone. To są podobne potencjały jądrowe, bazujące na triadzie nuklearnej. Mówienie o tym, że jeżeli Ukraina czy Polska będą posiadały kilkanaście czy kilkadziesiąt głowicy jądrowych, to wówczas będą bezpieczne. No jest absurdem, ponieważ użycie takiej broni jądrowej wobec Federacji Rosyjskiej oznaczałoby zmasowany odwet nuklearny, który skończyłby się wiadomo, wiadomo katastrofą po prostu i, i zlikwidowaniem takiego czy innego państwa. I to, I to jest oczywiście absurd, to jest gra na emocjach, to jest. Oczywiście podobne retorycznie do, do, do tego, co, Ukraiń, co strona ukraińska stosowała. Przy tak zwanej operacji kurskiej, przy tym rajdzie kurskim, który nie miał żadnych szans powodzenia z punktu widzenia militarnego, z punktu widzenia operacyjnego. Natomiast był to element PR-owy mający skłonić administrację amerykańską jeszcze przed wyborami 5 listopada do większego wsparcia Ukrainy. No i oczywiście nacisnąć na zachodnie stolice, aby przekazały więcej pieniędzy, jeszcze więcej uzbrojenia na Ukrainę, co okazało się przeciwskuteczne. Widać szybkie niepowodzenie tej operacji kurskiej, cofnięcie się Ukraińców na linii całego frontu. Szans tutaj Ukraina nie ma w tym momencie żadnych na, na odzyskanie 20% utraconego terytorium, więc widać nawet po Niemczech, że nie chcą już dalej wspierać ciężkim sprzętem Ukrainy te dni. Do końca wojny są coraz, coraz bliżej. Pytanie, na jakich warunkach zostanie zawarty rozejm, czy później właśnie jakiś, jakaś forma pokoju, jak będzie wyglądała przyszła architektura bezpieczeństwa. Cała ta narracja mówiąca o broni jądrowej jest właśnie takim elementem licytowania, próbą wyciągnięcia jeszcze więcej pieniędzy, próbą takiego zasiania strachu, natomiast no, oczywiście nie można dać się wpuścić w te kolejne propagandy ukraińskiej, po raz kolejny zresztą, to widać zresztą, że establishment III Rzeczpospolitej jest bardzo wrażliwy na tego typu retorykę, bardzo emocjonalnie reaguje, zupełnie niesłusznie. I warto mieć na uwadze to, że dalsze wspieranie Ukrainy jest po prostu sprzeczne z polską racją stanu. W miniony piątek, 18 października 2024 roku, Południowo-Koreańska Agencja Wywiadowcza poinformowała, że Korea Północna wysłała 1500 żołnierzy na szkolenie do Federacji Rosyjskiej. Ten temat podjęły bardzo szybko południowo-koreańskie media, które Sugerują z kolei, że ostatecznie władze w Pjongjangu, w stolicy Korei Północnej, planują wysłać aż 12 tysięcy żołnierzy wysłać najpierw do Federacji Rosyjskiej, a następnie skiero... miałyby te wojska być skierowane na front ukraiński. Mówi się tutaj o doborowych jednostkach północno-koreańskich, o wojskach specjalnych, o wojskach aeromobilnych. No, jest w każdym razie sporo tych różnych informacji. Mówi się o tym, że Wojska, przynajmniej ta, tych 1500 żołnierzy, zostały przetransportowane, dyslokowane do, w Rosji na różnych, w różnych jednostkach. Zostały przetransportowane na siedmiu rosyjskich okrętach. Padają, takie padają konk konkrety. Mówi się o tym, że. Zostali żołnierze północno-koreańscy wysłani i do Władywostoku, i do Chabarowska, i do Błagowieszczeńska, i do Usuryjska, przynajmniej te miasta właśnie widnieją w, me w mediach, w mediach południowo-koreańskich, i tak dalej. No można się oczywiście zastanowić, co to oznacza z punktu widzenia globalnego układu sił, nie tylko nie tylko z, z punktu widzenia tego, co się, co się dzieje w samej Federacji Rosyjskiej yy, i tego, co się dzieje oczywiście w kontekście wojny na Ukrainie, tego starcia kolektywnego Zachodu i, i, i Rosji, czy państwa związkowego Rosji i Białorusi z kolektywnym Zachodem, ale także z punktu widzenia, tak jak już powiedziałem, tej globalnej rozry, rozgrywki. Niewątpliwie jest to, tego typu informacje się nasiliły. O współpracy rosyjsko-północno-koreańskiej od czerwca bieżącego roku, kiedy prezydent Władimir Putin odwiedził Koreę Północną, gdzie podpisał umowę o wszechstronnym partnerstwie strategicznym z Kim Jong-unem. To porozumienie zawiera wzajemne gwarancje bezpieczeństwa. Ono przypomina w swojej budowie, w swojej konstrukcji taki, taki układ charakterystyczny dla sojuszy, dla traktatów. O, o właśnie zapewnieniu sobie wzajemnego bezpieczeństwa, mówi się o udzielaniu wzajemnej pomocy w przypadku agresji na jednego z uczestników, i tak dalej. No, co do oczywiście współpracy technologicznej, taka współpraca istnieje, współpraca wojskowa między oboma państwami istnieje. Niewątpliwie Pyongyang próbuje się uniezależnić od Pekinu, próbuje prowadzić na tyle, na ile jest w stanie politykę kilkuwektorową. Wzmacniając ten wektor relacji z Federacją Rosyjską, z punktu widzenia Rosji, jest to powrót do koncepcji azjatyzmu, nie tyle eurazjatyzmu, co do koncepcji azjatyzmu, jest taka doktryna rosyjska geopolityczna. Rozwijana bardzo szeroko w latach 90. ubiegłego wieku, która mówi o tym, że Rosja jest krajem przede wszystkim azjatyckim i z uwagi także na przenoszenie się środka ciężkości geopolitycznego do Azji od właśnie lat 90. ubiegłego wieku, Rosja powinna skoncentrować się na rozwoju kontaktów gospodarczych, handlowych. Militarnych, politycznych z krajami azjatyckimi. I to nie jest nic nowego. Widać to, te skuteczność tego przejścia na wektor azjatycki po 24 lutego 2022 roku. Rosja zapewniła sobie pełną stabilność swojego systemu finansowego. Oczywiście nie z dnia na dzień. To nie jest tak, że zasada tak zwanego suwerennego internetu została wdrożona dopiero po 24 lutego, znacznie wcześniej. Zasoby technologiczne. Zasoby, jeżeli chodzi o system finansowy, system rozliczeń międzynarodowych, to zostało wcześniej przygotowywane. Tak jak mówię, w sensie ideologicznym baza została stworzona jeszcze w latach 90. Zresztą poświęcę te, tym, tej właśnie doktrynie geopolitycznej rosyjskiej, bardzo mało znanej w Polsce, osobny odcinek podcastu geopolitycznego. Znajdzie się na to miejsce, będzie osobny rozdział. Mamy osobny temat poświęcony koncepcji azjatyzmu w Rosji. To jest niewątpliwie kolejna emanacja tego, tego właśnie, tej, tej doktryny. I czy ci żołnierze się pojawią, czy nie, nie ma to większego znaczenia z punktu widzenia, powiedziałbym, czysto. Militarnego ma to znaczenie przede wszystkim geostrategiczne. To pokazuje, pokazałoby, że konflikt na Ukrainie, że ta wojna na Ukrainie, stała się już nie tylko, można powiedzieć, taką wojną, starciem, proxy war, wojną zastępczą między kolektywnym Zachodem a Rosją, czy państwem związkowym Rosji a Białorusi, ale szeroko pojętym blokiem, blokiem państw, które stanowią alternatywę dla dla kolektywnego zachodu no możemy tutaj oczywiście nazywać to umownie takim blokiem antyanglosaskim widać że on ma wiele emanacji takich jak szanghajska organizacja współpracy czy na przykład grupa BRICS W mijającym tygodniu pojawiły się bardzo ciekawe doniesienia bardzo ciekawe informacje Podane przez portal ONET, z których wynika, że Polska została całkowicie i ostatecznie, jak to określił portal ONET, wyeliminowana z gry dyplomatycznej, która ma zadecydować o końcu wojny na Ukrainie. To wszystko w kontekście planu pokojowego, czy planu zwycięstwa, jak to nazywa Wołodymir Zełęski, i informacjach dotyczących tajnych aneksów do tej, do tej umowy. Ja już o tym mówiłem o tym tak zwanym planie zwycięstwa zełęskiego. On był przedstawiony w ukraińskim parlamencie, był prezentowany na arenie międzynarodowej szeroko. Wiemy, że składa się on z pięciu punktów i media podają, że istnieją także do niego tajne aneksy, tajne załączniki. Ma być tych aneksów aż trzy. No i cóż, tu, tu oczywiście pierwsza i in najważniejsza informacja, że Załęski cały czas bardzo mocno naciska na przystąpienie, na przyłączenie Ukrainy do NATO w trybie ekspresowym, w trybie błyskawicznym, na specjalnych warunkach. Miało być to. No, że tak powiem, uprzywilejowanie tego, tego państwa. Wiadomo, że ten punkt nie ma dzisiaj realnych szans na ziszczenie się, na realizację, bo oznaczałoby to przystąpienie całego NATO oficjalnie do wojny z Rosją. Na to nikt sobie dzisiaj nie może pozwolić, przynajmniej w Europie. Stany Zjednoczone również nie, patrząc na sytuację na Bliskim Wschodzie, więc to jest oczywiście mrzonka, ale ważny, oczy, ważna. Wiadomość, ważna informacja, pokazująca de, pewne zdeterminowanie z tego obecnego rządu na, na Ukrainie. Drugi punkt, o którym także mówiłem w podcaście geopolitycznym, to jest likwidacja tych restrykcji, które dotyczą używania broni zachodniej, broni dalekiego zasięgu czyli, krótko mówiąc, przyzwolenie, przyzwolenie na użycie w głąb Federacji Rosyjskiej. Tu oczywiście tak, chodzi o tak zwane nienuklearne odstraszanie Rosji. Dzisiaj również jest to mało prawdopodobne, aby kolektywny Zachód gremialnie przychylił się do tego. Do tej propozycji oznaczałoby to po prostu eskalację, wejście na drabinę eskalacji z możliwym użyciem taktycznej broni jądrowej. Kolejne postulaty Zełęckiego to współpraca gospodarcza już po zakończeniu wojny, czy też zastąpienie części jednostek amerykańskich stacjonujących w Europie wojskami ukraińskimi. No, to jest oczywiście też mało, mało prawdopodobne na dzisiaj, przynajmniej, biorąc pod uwagę fakt, że Generowałoby to potężne problemy związane, związane z bezpieczeństwem. No i oczywiście temat, w którym w którym Amerykanie mieliby stacjonować na, na, też na Ukrainie, bo o tym się też mówi, aby wojska amerykańskie miały stacjonować na Ukrainie, no to, jest, to jest absolutnie dzisiaj wykluczone z punktu widzenia strategii amerykańskiej. W przyszłości oczywiście nie wiem, jak się sytuacja strategiczna rozwinie, natomiast dzisiaj, patrząc nawet na słowa generała Bena Hodgesa, mówiących, mówiącego o tym, że Amerykanie muszą być elastyczni, muszą mieć możliwość zrolowania swojej obecności. W Europie, z uwagi na zagrożenia, czy w cieśninie tajwańskiej, czy na Bliskim Wschodzie, gdzie Indo-Pacyfik jest, wiemy, że priorytetem dla Amerykanów obrona Izraela jest kolejnym priorytetem, no to trudno sobie wyobrazić, aby Amerykanie wysyłali swoich żołnierzy na, Ukrainie, gdzie, na Ukrainę, gdzie byliby po prostu narażeni na, na śmierć, czy na wejście w bezpośredni kontakt ogniowy z wojskami rosyjskimi, co groziłoby eskalacją do poziomu wojny nuklearnej. No to, to wydaje się być absurdem. Mówienie o tym, że Amerykanie pojawiliby się na Ukrainie, a ukraińscy żołnierze na miejscu Amerykanów właśnie w Europie, no to też jest takie można powiedzieć, geopolitical czy, czy stra... no, absolutnym science fiction na dzisiaj geopolitical fiction czy, czy po prostu science fiction. Biorąc pod uwagę, że Ukraina nie należy do NATO, na jakich zasadach mieliby ukraińscy żołnierze być dyslokowani w Europie, w tych jednostkach, gdzie stacjonują wojska amerykańskie? No to jest kompletny, kompletny absurd, to jest kompletne oderwanie od, od, od rzeczywistości. Natomiast, oczywiście, pojawiają się także próby analizy tego, co, mo co może znajdować się w tych tajnych. W tych tajnych załącz załącznikach, no i pojawia się szereg różnych także przecieków, pytanie, na ile są to sprawy potwierdzone, a na ile kaczki dziennikarskie. Mówi się o tych, taj zwłaszcza tajnych aneksach do drugiego, trzeciego i czwartego punktu planu. Mówi się o, o, o tym, że Polska została wykluczona, że nie ma Polski wśród wśród tych państw, które były są, że tak powiem określane jako posiadające stosowny potencjał wsparcia wojskowego. To jest cytat, jaki pojawia się właśnie w mediach. No, co interesujące, sam Władimir Zełenski oświadczył, że z aneksem do punktu drugiego. Zostały zaznajomione państwa posiadające właśnie ten stosowny potencjał wsparcia wojskowego. I tutaj pojawia się właśnie ta bardzo ważna informacja z portalu ONET. Według tych doniesień, tego portalu, wśród państw, które miał na myśli Załęski, na pewno nie ma Polski. Na pewno nie ma Polski, ponieważ Polska jest tym krajem, który to, co mógł przekazać Ukrainie. I Już przekazał i Ukraina nie traktuje Polski jako kraju, który państwa, które ma stosowny potencjał wsparcia wojskowego, że posłużę się tym cytatem. No i to jest oczywiście skandaliczna sytuacja, w której Polska już po tym, jak została wykorzystana przez Ukraińców, gdzie zostaliśmy, nasze zasoby zostały ogołocone w dużej, w dużej mierze, w dużym stopniu, jest traktowana jako partner niewiarygodny, jako. Właśnie nawet już nie partner, tylko kraj, który przestał wypełniać rolę przedmiotową, instrumentalną dla establishmentu ukraińskiego. I to pokazuje ogromną naiwność i brak umiejętności gry międzynarodowej establishmentu III Rzeczpospolitej. Co do aneksu do punktu trzeciego, czyli tego nienuklearnego odstraszania, Ukraina miała zapoznać z tym aneksem wyłącznie, wyłącznie Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię. Niemcy, Francję i Włochy. Oczywiście nie muszę tutaj Państwu mówić, że te informacje, które pojawiają się w mediach głównego nurtu, mówią o tym, że Polska również nie została w żaden sposób wtajemniczona w ten drugi aneks, czyli ten aneks do punktu trzeciego planu zwycięstwa. Natomiast aneks do punktu czwartego, czyli trzeci tajny aneks dotyczący współpracy, współpracy gospodarczej. Po zakończeniu wojny miał być przedstawiony, jak to określił zełęski wybranym partnerom, wybranym partnerom. I w tym kontekście również nie ma Polski. Jest mowa o partnerom z, ze Stanów Zjednoczonych, z grupy G7. Oczywiście Polski nie ma. Polski, która przyjęła kilka milionów migrantów z Ukrainy, Polski, która przekazała kilkaset miliardów pomocy. I wojskowej, i cywilnej, i humanitarnej, i jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, jeżeli chodzi o paliwo z Orlenu i całej, całej masy. Polski nie ma, szanowni państwo, w żadnym z trzech tajnych aneksów. Nie, Polska nie jest traktowana jako realne realny partner, ani wojskowy, ani gospodarczy. To pokazuje, do jakiego poziomu yy, Establishment III Rzeczypospolitej, ci wszyscy politycy, którzy po 24 lutego 2022 roku obwieszali się ukraińskimi flagami, sprowadzili nasz kraj. Niestety Polska, tutaj trzeba się niestety zgodzić z tymi doniesieniami medialnymi, że Polska została usunięta, że Polska wypadła z gry dyplomatycznej, de, która będzie decydowała o tym, na jakich warunkach zakończy się wojna na Ukrainie, a co za tym Polska wypadła z gry o współkształtowanie nowej architektury bezpieczeństwa w naszej części Europy. A doskonale wiemy, że jeżeli nie ma nas przy stole, to równie dobrze możemy być na stole. I to już nie jako podmiot, a jako przedmiot. To oczywiście pewna taka pewne zawoalowane takie określenie mówiące o tym, że Polska po prostu jest traktowana instrumentalnie. I to niestety nie tylko przez mocarstwa anglosaskie, bo o tym wszyscy wiedzieli. Od samego początku pojawienia się Trzeciej Rzeczpospolitej, że w polityce Londynu czy Waszyngtonu. Warszawa jest traktowana instrumentalnie, ale niestety dla wielu jest to niemiłe zaskoczenie, że Polska przez Kijów również jest traktowana w sposób absolutnie instrumentalny. Dla mnie to nie jest żadne zaskoczenie. Ja od samego początku mówiłem, że to jest nie nasza wojna, że Polska powinna trzymać się z daleka od wojny na Ukrainie. Mówiłem to od 2014 roku, od początku tej wojny. A po jej nowej odsłonie po 24 lutego 2022 roku, tym bardziej, tym mocniej, tym głośniej wystarczy spojrzeć, jakie były reakcje na tego typu na tego typu właśnie argumenty, na tego typu hasła, jak to nie nasza wojna, i dzisiaj okazuje się, że ci wszyscy, ta cała garstka właściwie można powiedzieć, yy, i intelektualistów, i polityków, którzy i komentatorów, którzy mówili właśnie, że to nie nasza wojna, że Polska nie powinna bezwarunkowo wspierać Ukrainy, bo zostanie osamotniona, bo zostanie wykorzystana i porzucona na samym końcu, no, no ci wszyscy właśnie mieli rację. Natomiast no niestety ta większość, która mówiła, że to rzekomo nasza wojna, że Polska powinna bezwarunkowo wspierać Ukrainę, no doprowadzili do tego, że Polska jest dzisiaj kompletnie zmarginalizowana, absolutnie zmarginalizowana Polska gospodarczo, z tego nic nie ma i nic prawdopodobnie, z wielką dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że nie będzie miała. Co więcej, Polska może mieć potężne problemy, ja o tym mówię już od wielu lat, z przestępczością zorganizowaną, z powracającymi do swoich żon, partnerek, kochanek, żołnierzami, funkcjonariuszami ukraińskimi, którzy będą chcieli do nich do, wrócić do swoich, właśnie żon, kobie, żon, partnerek, które są na przykład w, w Polsce. No i to będzie oznaczać potężne problemy. To będzie oznaczać potężne problemy, tak, nie tylko dla systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, ale w ogóle dla stabilności politycznej państwa polskiego, dla wydolności gospodarczej i tak dalej, i tak dalej. No to są potężne problemy, z którymi dopiero Polska będzie miała do czynienia, podobnie jak zagrożenia kontrwywiadowcze. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że ta potężna migracja tych kilka milionów obywateli Ukrainy, która wjechało do Polski, to jest także potężne zagrożenie kontrwywiadowcze ze strony różnych wywiadów. No niestety można powiedzieć, że na własne życzenie. Establishment polityczny w Polsce i po części polskie społeczeństwo oczywiście mają takie problemy, no bo wystarczy spojrzeć, jakie wybory polityczne były dokonywane przez Polaków w ostatnich la latach czy w ostatnich dekadach. No warto to oczywiście mieć na uwadze w kontekście najbliższych wyborów prezydenckich już w przyszłym roku, w 2025. Dziękuję Państwu za uwagę.